ale dobrze, tak? No widać, widać teraz, jaki tutaj jest ruch. No. Z drugiej strony to samo. No dokładnie. Temat budowy kilku wariantów budowy mostu. Jeden z wariantów dotyczy właśnie ulicy Traugutta. No i myślę, że widać to w tej chwili dobitnie, że realizacja tego odcinka tutaj i dociążania ronda przy ulicy Traugutta i ulicy Sienkiewicza dodatkowym obciążeniem ruchu z planowanego wariantu budowy mostu, jako wariantu podkreślam, jest to bardzo delikatne, jest obarczona pewnym zagrożeniem wzrostu, istotnego wzrostu natężenia ruchu tutaj, co tak na dobrą sprawę przekładać będzie się na kongestię, czyli właśnie na większe korki i większe zagęszczenie ruchu w tym miejscu, co wydłuża czas przejazdu, utrudnia życie mieszkańcom. Myślę, że ta obecna sytuacja tutaj jasno wskazuje, że potrzebny nam jest wariant realizacji, który w naszej ocenie opierał się będzie o ulicę Kosmonautów, czyli o dywersyfikację połączenia do strefy ekonomicznej, która wyprowadza między innymi ruch, czy to ciężki transport, ale również to jest transport indywidualny pracowników strefy, a więc również mieszkańców miasta i powiatu mieleckiego. Wierzę również głęboko, że marszałek województwa, który wywodzi się nie skądinąd jak właśnie z tego miasta, doskonale rozumie potrzeby mieszkańców, będzie optował za wariantem północnym. Urząd Marszałkowski nie mówi nie, ale również patrzy na kasę miejską. Czy jesteście Państwo w stanie się dołożyć, żeby ten most powstał gdzie indziej, a w każdym razie przebicie do miasta było w innym miejscu niż to? No właśnie, to jest kolejna część, która argumentuje budowę mostu w innym miejscu. To znaczy, jeżeli doprowadzimy do budowy mostu w ulicy Traugutta, to trzeba mieć świadomość tego, że na mieście, które dysponuje budżetem raptem 200 milionów złotych rocznie, liczmy około, spocznie inwestycja w wartości około 100 milionów złotych, co jest niewykonalne dla miasta. Tak naprawdę pozostawia miasto z problemem, gdybyśmy poszli w takim kierunku takiego rozwiązania. W związku z tym jak najbardziej jestem za współpracą przy realizacji działań, a więc również współpracą na etapie uzgodnienia koncepcji budowy mostu. A jeżeli jednak ten most powstanie i będzie włączony do ruchu miejskiego właśnie w tym miejscu, na tym rondzie i po latach okaże się, że był to niewypał, czy wtedy co, będziecie to poprawiać? No wtedy przede wszystkim mieszkańcy będą doskonale wiedzieć, komu to zawdzięczają. Ciekawe jestem, czy pan lewy jest w kontakcie, mam na myśli tutaj pana prezydenta z marszałkiem przede wszystkim, czy to jest kontakt polegający właśnie na organizowaniu wzajemnej konferencji, czy jest jakaś bezpośrednia relacja, rozmowy na ten temat? Jestem zdecydowanie zwolennikiem wspólnych rozmów, natomiast podkreślam, że tutaj dzisiejsze spotkanie nie dotyczy rozmowy z panem marszałkiem, dotyczy przede wszystkim informacji, które oficjalnie zostały przedstawione przez pana starostę, więc stąd nasze dzisiejsze spotkanie, które w żadnym wypadku nie odżegnuje się od potrzeby dyskusji, natomiast tylko unaocznia realnie, w jakiej jesteśmy sytuacji, jeżeli chodzi o ruch w tym właśnie miejscu.